Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować panu przewodniczącemu i zarządowi za zaproszenie, które trafiło do starostwa powiatowego na to dzisiejsze, myślę, że tutaj dla osiedla bardzo ważną uroczystość, jak się osiedla. Bardzo serdecznie dziękuję. Od razu chcę następnie sprostować, bo tutaj pan prezes powiedział, że starostwo w jakiś sposób pomogło. Może ten symboliczny prezent, który na końcu swojego wystąpienia wręczę panu prezesowi, będzie takim symbolicznym ewentualnym pomocą, czy też wkładem w funkcjonowanie tej świetlicy. Natomiast chcę powiedzieć, że z jednej strony chcę pogratulować zarządowi takiej determinacji działania na rzecz tego, żeby faktycznie powstała ta świetlica, ale przede wszystkim chcę pogratulować panu burmistrzowi i panu prezesowi. Pan prezes powiedział, że jak to w tym naszym świecie prawnie funkcjonuje, że ciężko było to zorganizować, ale okazało się, że udało się zawrzeć jakieś porozumienie, znaleźć jakiś konsensus i zawsze sobie w tej swojej pracy, w której mam pewnie od roku zadaję pytanie, jak miasto urzędnicy mówią, że się nie da, tak sobie zadaję pytanie, jak zrobić, żeby się jednak dało. I proszę mi wierzyć, że z perspektywy czasu później się okazuje, że znajdujemy rozwiązania. Więc w szczególności dla panów gratulacje, że udało się znaleźć jakąś formułę prawną, która pozwoliła, że ta świetlica powstała. I również panu burmistrzowi powiem, że przeznaczył środki na to, że faktycznie ta świetlica wygląda tak pięknie, jak powinna wyglądać. Ale tak jak właśnie pani podpowiada, to jest początek, od czego trzeba zacząć. Pewnie docelowo, patrząc na tą działalność, ona się będzie poszerzała. I zawsze twierdzę w swoich różnych wystąpieniach, że najważniejsze jest to, żeby inicjatywa wyszła od dołu, nie od góry. Bo nieraz jak chodzi od góry, to pomysły od góry nie do końca są adekwatne od tego, co oczekują mieszkańcy. I to jest właśnie taki przykład, że ta inicjatywa wyszła od mieszkańców, od osiedla, od zarządu osiedla. I mam nadzieję, że ta świetlica, to miejsce spotkań i to miejsce, gdzie państwo od czasu do czasu będziecie przebywać, będzie nie tylko raz na jakiś czas wykorzystywane, ale życzę, żeby było codziennie. Żyjemy teraz w takich czasach, że tak jak jeszcze ileś lat temu ta znajomość sąsiedzka była taka, że sąsiad sąsiadowi sobie pomagał, teraz nie jest w bloku, sami państwo wiecie, że sąsiad sąsiada nie zna. Jest taka duża anonimowość i myślę, że tego typu świetlice właśnie są takim miejscem, żeby można było się spotykać, można było się poznawać, można było wymieniać różne poglądy, różne... Żeby było takim miejscem spotkań, wypełnienia tego wolnego czasu. Zgadzam się z tym, co pan burmistrz powiedział, że w naszej pracy jest tak, że my nas dużo czasu poświęcamy na analizy budowy jakichś inwestycji, chodników, nawierzchni itd., itd. Ale to myślę, że to jest dlatego, że przez x lat tych pieniędzy nie było i staramy się jednak je wydatkować, żeby pokazać, żeby nam się żyło lepiej. Ale myślę, że też w tym wszystkim trzeba pamiętać, że jednak człowiek jest najważniejszy. Więc tylko należy inwestować te chodniki nakładnie, ale przede wszystkim właśnie inwestować w człowieka i myślę, że to panie burmistrzu jest naszym zadaniem na przyszłość, żebyśmy właśnie pamiętali o takich inicjatywach. I ta dzisiejsza inicjatywa właśnie pokazuje, że te inne inwestycje odłóżmy na bok, najważniejszy jest faktycznie człowiek. Także życzę państwu, tak jak panowie przede mną, w związku z tym, że jesteśmy na początku nowego roku, jak to ostatni tydzień widział nowego dwudziestolecia. Życzyć państwu przede wszystkim, żeby rząd był faktycznie spokojny, rządu, żeby był ten każdy z was, każda wasza rodzina, żeby ten rok przeszła w zdrowiu. Mimo to, że różne są sygnały, różne jakby przypuszczenia, że on może być gorszy i tak dalej, to życzę przede wszystkim, wpisując się słowa moich przedmówców, żeby on był nie gorszy od tego, który się zakończył, ale żeby te plany, zamierzenia, które państwo macie, żeby jakby w całości to już w części zostały zrealizowane. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, że mam tu przyjemność z państwem spotkaniu uczestniczyć. Życzę dalszych sukcesów na tej nigdzie osiedlowej, ponieważ
Wydaje mi się, że to, co powiedział ksiądz też w swoim krótkim wystąpieniu, że ta wspólnota na samym dole jest najważniejsza, bo to ludzie tworzą tą atmosferę, ludzie jak sobie wzajemnie pomagają, ludzie jak żyją w zgodzie, to wszystkie inne działania, wszystkie inne sukcesy się realizują. I tego Państwu jeszcze raz serdecznie życzę i dziękuję. A to jak tym razem ja nie wszystko pewnie. To wszystko. O tego całą sesję chodziło. Tak, miał prezent. Dziękuję. O tego całą sesję.